Witam w kolejnym odcinku MotoStory. Naszym gościem jest Iwona Guzowska, mistrzyni świata w boksie zawodowym, obecnie posłanka na Sejm i jej Volkswagen Passat. Skąd wybór takiego właśnie samochodu? No, po moim poprzedniku to nie mogło być innego wyboru. Miałam straszny samochód, miałam jak? Mercedesa A-klasę. Co prawda po lifcie, w wersji long, 17 cm szersza na osi i tak dalej. Natomiast jakby abstrahując od tego, że ten samochód od początku nie był za bardzo udany, no to był to wyjątkowo pechowy egzemplarz. Miałam cztery dzwony, z czego jeden wypadek, wjechał we mnie tir. Żeby było weselej, każdy z tych wypadków, no, czy tam stłuczek, miał miejsce w momencie, kiedy stałam i czekałam na zmianę świateł. Nawet nie byłam w ruchu, stałam grzecznie i czekałam. I co najśmieszniejsze, uderzali we mnie i z przodu, i z tyłu. A ostatnim razem, to już kiedy miarka się przebrała, stałam tym samochodem jako pierwsza w kolejce. Były pulsujące światła, bo były uszkodzone sygnalizatory. Z naprzeciwka, z tej podporządkowanej, wyjechał Ford Mondeo. Główną z pierwszeństwem jechała Toyota Yaris, oba się zderzyły i oba we mnie wjechały. I to po prostu przepełniło czarę goryczy. Powiedziałam, że już tego ścierwa nie chcę. Nie, już koniec, już dosyć tej A-klasy. Kiedy wsiadłam do testowego Passata, muszę powiedzieć, że się zakochałam od pierwszego wejrzenia. Ten samochód jest jak dla mnie na miarę szyty. Wsiadłam, kokpit, wszystko mam bliziutko, wszystko pod ręką, no i zamówiłam sobie taką naprawdę bardzo kobiecą wersję. Skóra jasna z alkantarą, dzięki której ta skóra nie jest taka zimna, jest taka kochana, zamszowa, milutka. Oczywiście jasny kokpit, drewnienko, jakieś tam metalowe dodatki. Generalnie cieszy oko. Któż to jest i jakie on ma dla ciebie znaczenie? To jest koń. Konia mam też drugiego w samochodzie, ponieważ jestem zapaloną koniarą. Zresztą zaraz będę mogła to udowodnić, bo w bagażniku zawsze jeżdżą jakieś jeździeckie rzeczy. To jest po prostu taka maskotka. Szczerze mówiąc, czasami za dużo miejsca zajmuję w torebce, ale dzięki temu, że go tu mam, łatwiej go znajduję. Także ma taką podwójną rolę. To teraz zobaczmy, jakie niespodzianki czekają w bagażniku. Dobrze, jest bałagan. Ponieważ skończyła się zima. Wow! Zrobisz tak jeszcze raz? Tak. Fajne, nie? A właśnie. To, uwaga, też, uwaga. To też jest taka rzecz, która bardzo mnie urzekła w tym samochodzie. Ta-ram. A propos koni. Oczywiście, na przykład tranzelka. Czasem jeździ tutaj ze mną siodło. A to tylko dla koni? To jest o głowie. To jest akurat tylko... Nie, to tylko dla konia. Tu jest kas, bez którego nie ma mowy o skokach jakichkolwiek, po to, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Tak. Jaki ładny. Tak. Ten jest treningowy, nadgryziony zębem czasu. Na zawody mam nowy całkiem. To jest torba ekologiczna na zakupy. Ponieważ zawsze chodzę do sklepu na większe zakupy, doszłam do wniosku, że dosyć tych plastikowych reklamówek, w końcu jak mamy dbać o ekologię i wożę takiego torbiszona wielkiego. Bardzo dobrze. Kolejna torba, no tutaj mam oczywiście dywaniki gumowe po zimie, ponieważ już mam welurowe, te muszą trafić do piwnicy, tylko ciągle nie mam czasu do niej dojść. Tak. W tej torbie mam różne rzeczy, bo oprócz jeździeckich, zawsze wożę ze sobą bokserskie rekwizyty. To rozumiem, to są rękawice. Gdyby ktoś ci podpadł podczas Nie. Jazdy. To najczęściej sprawdza się, jak mam spotkania z młodzieżą w szkole, w domach dziecka. Dla dzieciaków jest to wielka frajda założyć rękawice mistrzyni świata. Tym bardziej, że są to rękawice, w których zdobyłam swój ostatni tytuł. Iwona, co sądzisz o stereotypie kobiety za kierownicą? No właśnie, to jest tylko już stereotyp, bo kobiety coraz lepiej jeżdżą, coraz lepiej sobie radzą. Mało tego, firmy ubezpieczeniowe dla kobiet dają dużo większe zniżki, bo
według statystyk kobiety są bezpieczniejszymi kierowcami na drodze. Fakt, że czasami zdarzają się panie, które się boją jeździć, w związku z tym blokują na przykład jakieś skrzyżowania, ale są ostrożniejsze. Ale Iwona, nie oszukujmy się, są też faceci, którzy też się boją jeździć. No i właśnie do tego chciałam nawiązać. Są faceci, którzy jeżdżą tak głupio, tak bezmyślnie, mistrzowie prostej, na zakrętach już nie ogarniają, robią różne dziwne rzeczy, niestety przerost ambicji, chyba za duża dawka testosteronu we krwi. No i chyba jest coś w tym, że w ten sposób próbują tuszować swoje kompleksy. Ja nie muszę nikomu niczego udowadniać, w związku z tym, jeżeli jadę szybko, to dlatego, że mi się spieszy, albo dlatego, że po prostu sprawia mi to przyjemność, a nie po to, żeby się z kim ścigać, czy coś mu udowadniać. Jakie są te twoje ulubione funkcje? Łóżyczki, gadżeciki. Gadżecików ten samochód rzeczywiście ma sporo. Najważniejszy jest włącznik start-stop, żeby zapalić i pojechać. Drugą fajną rzeczą, która automatycznie mi się włącza, kiedy zapalam silnik, jest radio, bo bez muzyki, tak jak powiedziałam, nie ma w ogóle jazdy. To, co bardzo lubię w tym samochodzie, to tempomat. Czyli taka funkcja ustawienia stałej prędkości świetnie się sprawdza w długich trasach, a ponieważ dużo jeżdżę, no to się jeździ bardzo komfortowo. Co jeszcze ma fajnego? Ma fajny taki gadżet, który jest tutaj, który się włącza. Jest bardzo fajnie, jak jest słońce, elektryczna roleta. I się ją zostawia, samochód się tak bardzo nie nagrzewa. W nocy też się dobrze sprawdza, ponieważ trochę tłumi ostre światło samochodów, które jadą z tyłu, więc to też jest bardzo fajna funkcja. No i jednym naciśnięciem mogę ją schować, mogę ją rozwinąć, to też jest fajne. I to są takie najważniejsze. Schoweczek na bardzo malutkie okulary. Moje okulary się mieszczą tutaj. Moje okulary się mieszczą tutaj, bo rzeczywiście staram się zawsze je pakować w etui po to, żeby się nie rysowały. Musi być zawsze ładowarka do telefonu. Tak, no i oczywiście płyty, muzyka. Muzykę mam tu, muzykę mam tutaj, w schowkach. Mogę zobaczyć? Tak, bardzo proszę. To od syna dostałam płytę YouTube na zamówienie. Tu mam na przykład Alicea Coopera Poison, to jest to jeden z moich ukochanych kawałków, przy tym też się dobrze jeździ. A tu mam płytę z filmu, w którym wzięłam udział. Tak, ale fajna muzyczka jest. No a reszta płyt to się nie nadaje do pokazywania. Dobrze, nie będziemy ich pokazywać. Nie dlatego, że są dla dorosłych bynajmniej. A zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś Cię wyprowadza z równowagi i masz ochotę wysiąść, tak jak ja dzisiaj miałam ochotę? Nie no, wysiadać nie wysiadam, nie mam takich zapędów, aczkolwiek czasami padają z moich ust nieparlamentarne wyrażenia na temat innych kierowców, zwłaszcza... Dużo przeklinasz za kierownicą? Trochę przeklinam, denerwuję się, ale to chyba wynika z mojego temperamentu. Z tym, że to, co mnie zawsze najbardziej denerwuje u kierowców, to, że są takimi żółwiami. Ze świateł trzeba ruszać dynamicznie, to wszyscy mówią. Przez to, że ludzie tak powoli ruszają ze świateł, tworzą się korki i nagle na jednej zmianie świateł przejadą tylko trzy samochody zamiast 7-8, prawda? Więc zawsze staram się też bardzo dynamicznie ruszać ze świateł po to, żeby upłynnić ruch. Nie no tak, oczywiście. Naszym gościem była Iwona Guzowska i jej Volkswagen Passat. Bardzo Ci dziękuję, Iwona. Dziękuję. A Was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek MotoStory.